Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Retro Przebudowy. Tym razem znajdujemy się w FIFA 09, żeby w Ekstraklasie przebudować klub, który sam stworzyłem. Tak jest, w starszych edycjach gry dało się tworzyć własne kluby do trybu kariery. Teraz oczywiście tego nie mamy. Pojawiają się różne plotki, jeśli chodzi o najnowszą edycję gry. Ale ja nie wiem, już się szczerze gubię, co jest plotką, co jest faktem. Jak będą oficjalne informacje, to pewnie wtedy na ten temat nagram filmik. A teraz cieszmy się tym, co było w FIFA 09. W jednym momencie mogliśmy stworzyć dwa kluby. Jeśli jeden nam się na przykład znudził, to na spokojnie mogliśmy go usunąć. Pamiętajmy, mówimy o grze z roku 2008, więc tutaj nie będzie żadnych wodotrysków graficznych, jeśli chodzi o tworzenie herbu i tak dalej, strojów czy strojów bramkarza. To były takie podstawowe szablony, ale jak na rok 2008, to ja tworząc kluby sobie w tej FIFA, naprawdę bawiłem się bardzo, ale to bardzo dobrze. Brakuje mi czegoś takiego w FIFA na przykład 21, bo fajnie byłoby doprowadzić własny klub w trybie kariery do chwały. Teraz wiadomo, tworzymy własne kluby w Ultimate Team, ale jednak dla mnie to nie jest to samo, bo ja jednak skupiam się głównie na trybie kariery, a Ultimate Team, delikatnie mówiąc, nie przemawia w chwili obecnej do mnie, ale rozumiem popularność tego trybu, no bo na pewno gra z innymi graczami jest niezwykle interesująca, ale fajnie też by było, jakbyśmy w chwili obecnej mogli grać własnymi klubami w trybie kariery. Pokażę wam tutaj, jak to wszystko wyglądało, jakie stroje były do wyboru, jakie mogliśmy robić kompozycje. No tylko pamiętajcie, mówimy o grze z 2008 roku, więc tutaj musimy brać poprawkę. Gdyby takie coś pojawiło się w którejś z najnowszych edycji gry, to wyglądałoby to pewnie o niebo lepiej, ale jak na 2008, dla mnie to było wystarczające. Tutaj mniej więcej już wszystko udało mi się wam pokazać. Niestety nie mogłem dać nazwy FC Galaktyczni, tak jak mój klub w Ultimate Team się nazywał, gdyż tutaj jest ograniczenie, jeśli chodzi o litery. Tutaj wam pokażę, jakie jest ograniczenie, no, ale naprawdę jest bardzo skromne, więc niestety jeśli chodzi o kreatywną nazwę, wtedy nie mogliśmy poszaleć. Więc jeśli chodzi o nazwę mojego klubu, to wybrałem ostatecznie Galaktyczni, skrót FCG. Stadion wybrałem Europa Pierwsza Liga, bo nie ma co przesadzać, a budżet początkowy to 2 miliony. Tutaj widzicie, jaki herb stworzyłem. Moim zdaniem nie najgorszy, chociaż pamiętajcie, nie było też tutaj szału, jeśli chodzi o wybór. Stroje gospodarzy, stroje gości. Wybrałem również stroje dla bramkarza. No ale czegoś brakuje, piłkarzy. No i właśnie, mogliśmy sobie sami wybierać, jakich chcemy piłkarzy. Ja postanowiłem się oprzeć o Polaków z Ekstraklasy. I zobaczcie, co udało mi się stworzyć, jeśli chodzi o mój zespół. Bo za moment zaprezentuję Majdan Skorupski i Pączek na bramce. Tego Pączka nie mogłem sobie za nazwisko odpuścić. Pęczak Łakomy na prawej obronie, słynny driver wraz z ministrem obrony narodowej na środku. Jest jeszcze Kowalczyk i Rosłoń. Król Popek w 2008 roku. Wyprzedzaliśmy modę, jak widać. Malinowski, Świerczewski, Kłus i Mączyński jako defensywni pomocnicy. Peszko i Łatka. Łatki muszą być w FIFA na prawej pomocy. Lato i Piotr Brożek na lewej pomocy. Nie zasługujemy na Pawła. Ujek, Lewandowski, Krzywicki, no i Świątek na pozycji napastnika. Może nie Iga, ale jednak jakiś Świątek to jest. No i widzimy tutaj, jakiego menadżera udało mi się stworzyć, to wam pokazywałem w innej edycji gry, więc nie ma się co na tym jakoś tam zagłębiać. No i oczywiście tworzymy klub w Ekstraklasie. Podmienimy Górnika Zabrze, bo w sezonie 08 na 09 zdobył najmniej punktów. Nie zajął ostatniego miejsca, bo na to ostatnie miejsce został przesunięty ŁKS, bo nie uzyskał licencji, ale postanowiłem, że usunę klub, który zdobył najmniej punktów. I też pokażę wam siłę pozostałych drużyn, też początkowy budżet, no Bełchatów jest niesamowicie bogaty, jeśli chodzi o tą FIFA. Nie podejrzewałbym, znaczy zapomniałem, że on był już aż tak bogaty w dawnych czasach. No tutaj nawet Legia ma mniejszy budżet, no powiem wam, Bełchatów tutaj szaleje. No Polonia Bytom, wiadomo, też dość biedny klub. My jesteśmy takim ligowym średniaczkiem z tym naszym budżetem, ale zobaczymy, co uda nam się osiągnąć. Mamy Roberta Lewandowskiego, jeszcze jako piłkarza, a nie jako kosmitę, bo teraz wykręca mniej więcej takie liczby. No i tutaj zaczynamy oczywiście naszą przygodę. Mogliśmy sobie wybierać sponsora, mieliśmy kilku interesujących do wyboru, ale wiecie co, no jak ktoś się nazywa Pizzeria Roma, no to od razu trafia do mojego serca. No i z nikim innym nie mogę podpisać kontraktu. Darmowa pizza zawsze na propsie. No i tutaj oczywiście sami wybieraliśmy sparring partnerów. Jeśli chodzi o drużyny, no to wiele zależało od siły tego zespołu. Im silniejszy w stosunku do nas, tym mniej chętnie chciał z nami grać. Gospodarze czy goście też. Miało to wpływ na to, czy z nami zagrają. Im więcej dawaliśmy im pieniędzy, tym byli chętniejsi na grę z nami. Ja wybrałem na sparring partnerów Austrię Kärnten, FC Brno, zwycięski skład Kaiserslautern, jako że mam hajtę, i Kocaelispor. I jest git. No tutaj widzimy, jak wyglądał gabinet menadżera. Tutaj cztery sparingi przedsezonowe. Mogliśmy poszukiwać talentów, ale to pokazywałem wam z retro przebudowy z FIFA 10, więc nie będziemy się tutaj w to zagłębiać. Mieliśmy na start jakichś tam juniorów, ale delikatnie mówiąc niezbyt utalentowanych. Mogliśmy rozwijać tutaj
trenera, napastników i tak dalej, może tym się zajmiemy, no bo tutaj akurat nie planuję robić transferów, bo w sumie przed sezonem zrobiłem tyle transferów, każdy mój piłkarz to jest transfer, więc tutaj nie ma się w co za bardzo w to zagłębiać, transferów tutaj nie będzie, poinwestujemy w naszą kadrę, zobaczymy jak się uda rozwinąć. No tutaj wam pokazuję wszystkie mniej więcej opcje, jakie by były. Lewandowski ma z nami zostać przez 3 sezony, no nieźle. A taki skład udało mi się złożyć. Nie jest może najlepszy, ale wygląda dość interesująco. Jest tutaj wielu ciekawych piłkarzy. Lewandowski kapitanem, bo to chyba tutaj jedyny profesjonalista. Oczywiście z takiego topowego poziomu. No i tutaj oczywiście w zależności od pozycji overall poszczególnych piłkarzy się zmieniał. Pokazuję wam to na przykładzie Pęczaka. No, Pęczak na pozycji napastnika. To nie jest chyba najlepszy wybór. No i tutaj pierwszy sparing 1-1 z austriacką drużyną, tragedii nie ma. Zaczynam od remisu, lepszy remis niż wiadomo co. No i tak wyglądały te podsumowania. W tych starych FIFAch mniej więcej to było bardzo podobne. No i tutaj mogliśmy ulepszyć poszczególnych trenerów, ale pokażę wam, który za co odpowiada. Jeśli was któryś konkretnie interesuje, to w danym momencie zatrzymajcie sobie filmik i tutaj macie krótki opis i wszystko na spokojnie możecie sobie przeczytać. Jak widać są tutaj pewne nierówności, więc podniesiemy poziom trenera napastników, remisujemy z Brnem, no w tego trenera na pewno warto zainwestować, bo mamy Roberta Lewandowskiego, czyli przyszłą gwiazdę światowego futbolu. No i tutaj zarząd jest z naszej gry niezadowolony, oby tylko nie zwolnili mnie po sparingach, bo to byłby hit. Przegraliśmy ze zwycięskim składem Kaiserslautern. No jak widać nawet Tomasz Hajto nam nie pomógł. No. Sam Hajto Kaiserslautern nie powstrzyma. Nawet z Popkiem. Jak widać. Nawet Pazdan. Nawet Pazdan nie pomógł. Tutaj kolejna porażka, no te nasze sparingi fatalne. A zarząd jest jeszcze bardziej niezadowolony i uważa, że zniechęcamy piłkarzy. No i tak wygląda tutaj progres przewidywany Roberta Lewandowskiego w trzecim sezonie overall 75. Kto wie... A tutaj wygląda tak nasz podstawowy skład. Hajto już na start z żółtą kartką. On lubił je zbierać. Naszym pierwszym rywalem jest Piast Gliwice, który tutaj nie miał niestety licencjonalnego loga. A sama szybka symulacja w tym momencie nie wystąpi. Zrobimy normalną. Mogliśmy tutaj interweniować w trakcie spotkania, ale mój komputer nie lubi z tymi starymi FIFAmi współpracować, jeśli chodzi o gameplay. Mogliśmy ustalać szybkość tej symulacji. Tego zdecydowanie zawsze brakuje mi w FIFA 21, jak robię te retro przebudowy. Mogliśmy oczywiście dokonywać zmian. No to jest wiadomo, rzecz, która pojawiła się jako wielka nowość w FIFA 21, a była obecna już lata temu. No ale tak właśnie wyglądają nowości w FIFA. Coś się usunie, umieszcza się to na kilkanaście lat w zamrażalce, a potem jako wielką nowość się dodaje. W tym pierwszym meczu idzie nam naprawdę dobrze i wygrywamy 2-0 z Piastem Gliwice. Świetny początek ligowych zmagań. Galaktyczni zaczynają z wysokiego C, ale z Tomaszem Hajto i Pazdanem na środku obrony nie mogło być inaczej. No i tutaj Pazdan, Hajto i Lato, może nie Grzegorz, ale Jarosław, lądują w drużynie tygodnia, tam miesiąca, przepraszam. Podniesiemy poziom umiejętności trenera bramkarzy, żeby Majdan się nie nudził. No i tutaj mamy takie ala konferencje, musieliśmy odpowiadać na poszczególne wiadomości. Udało mi się podnieść bezpieczeństwo posady. Zawsze dobra odpowiedź, coś tam nam podnosiła. No i tutaj było mnóstwo tych odpowiedzi, ale nie zawsze... Taka, która wydaje się być dobra, jest dobra, bo tutaj kibice uznali, że jesteśmy cynikami i obniżyło się ich poparcie o minus 8. No to nie jest dobra wiadomość. Ramos przeszedł do Villarreal. Nie no, FIFA to jest magiczna gra. Jak mógł sobie Ramos tak zepsuć karierę? No to jest szokująca decyzja dla mnie również. Co z tym Ramosem poszło nie tak w tej karierze, że poszedł do tak słabego klubu, a tutaj Krakowie pokonaliśmy 5-2 w pierwszej rundzie Pucharu i w ćwierćfinale zagramy z Piastem Gliwice. Wiadomo. Villarreal jest słaby w porównaniu do Realu, no bo w porównaniu na przykład do nas jest wyborny, ale żeby Ramos grał w Villarreal, no to się nie śniło filozofom i komukolwiek. No. Ale w FIFA wszystko jest możliwe. Tutaj wygraliśmy w ćwierćfinale Pucharu Polski z Piastem Gliwice i w półfinale naszym rywalem będzie Ruch Chorzów. Naprawdę mamy szczęście. No i tutaj proszę się pośpieszyć na konferencję. No to udzielę tak specjalnie złej odpowiedzi. No i bezpieczeństwo posady minus 6. Zwolnienie już puka do moich drzwi, oby jednak nie weszło do środka. No i tutaj po 10 kolejkach 8 miejsce w ligowej tabeli, nie ma prawa mnie to satysfakcjonować, ale do Bełchatowa tracimy zaledwie 5 punktów. Najgorsze jest Lechia Gdańsk, no delikatnie mówiąc muszą poprawić swoją grę, a jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, no to piłkarze tak powoli się rozwijają, wręcz powiedziałbym, że bardzo symbolicznie. No i tutaj zarząd zaczął mnie nagle cenić, no jak widać zarząd jest jak kobieta, zmienny. No i na spokojnie tutaj możemy poprawić umiejętności naszej kadry, podniesiemy poziom trenera napastników, żeby
Lewandowski był zadowolony. No i Hajto dostał powołanie do reprezentacji Polski. Ciekawy mieliśmy skład. W tej FIFA, powiem wam, jak tak patrzę, wspomnień czar. No i tutaj nasz poziom menadżera o dziwo się nie podniósł, nie wiem dlaczego, no ale widać, za mało punktów uzyskaliśmy. No i Hajto oczywiście, tak jak mówiłem, powołany do reprezentacji Polski, wielki powrót po latach. No i zmieniły się oczekiwania wobec mnie, mam awansować do Pucharu UEFA i obniżyć pensję piłkarzy i zostawić Lewandowskiego na 3 sezony. Otwiera się zimowe okienko, ale tak jak mówiłem, tutaj nie planuję robić transferów, chcę inwestować w kadrę i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No, zarząd teraz jest w niebo wzięty, no widać, zmieniają o mnie zdanie. Polska dostała baty od Francji, no jak widać, nawet nasz słynny łódzki driver nie pomógł. No i tutaj dostałem ofertę zza Malinowskiego, mogliśmy ją odrzucić, zaakceptować albo prosić o więcej, ale my ją odrzucamy, bo nie potrzebuję go sprzedawać. Piqué poszedł do Villarreal. Co to jest za Villarreal? To jest jakiś hegemon. Piqué i Ramos. No, Villarreal. Świat staje na głowie. Drugie miejsce po 20 kolejkach. Mamy jeden mecz zaległy, więc Lecha możemy przeskoczyć, jeśli wygramy najbliższy mecz. Lechia cały czas na dnie. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to galaktyczni wyglądają galaktycznie. Majdan, Hajto, Świerczewski, Ujek. Wow, co to jest za drużyna i jeszcze Peszko. Tutaj atmosfera jest na najwyższym poziomie. No i tutaj możemy sobie udzielić odpowiedzi. Przed meczem z Legią morale zespołu rośnie, a powiedziałbym, że wręcz szybuje. No i tutaj oferta promocji. No i co by tutaj wybrać? Dajmy coś tam na cele charytatywne i poparcie kibiców rośnie. No wreszcie wierzą w nasze dobre intencje. No i tutaj co? Ekstrawagancka fryzura niepokoi starszych. Oj ci boomerzy, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No ale podnieśliśmy jakoś morale zespołu. Dajemy sobie radę. Zarządzamy nim dobrze. No i tutaj wyeliminowaliśmy Ruch Chorzów, będąc lepszym w dwóch meczu, mniej bramek straciliśmy u siebie i w finale zagramy ze Śląskiem Wrocław. Wow, ależ prosty rywal w finale. Żądanie dostępu do zawodników. No dobra, dajmy. O, zamieszczamy filmiki w internecie, dostajemy hajsiwo i poparcie kibiców. To się ceni. No i podnieśmy poziom trenera pomocników. Niech będzie na poziomie trenera napastników. No i tutaj ze Śląskiem w pierwszym meczu finałowym Pucharu Polski remisujemy 1-1, bo to jest dwumecz. W ostatniej kolejce remisujemy zaledwie 0-0 z Lechią Gdańsk, co oznacza, że galaktyczni zajmują pierwsze miejsce w tabeli, tak jest. Ale pozostałe drużyny jakoś nie zagrały tej ostatniej kolejki, więc na końcową tabelę będziemy jeszcze trochę musieli poczekać. No bo tutaj niestety możemy symulować tylko tak turami, a nie poszczególnymi dniami. Więc końcową tabelę pokażę wam później. Jeśli chodzi o Króla Strzelców, Zieliński z Polonii Bytom, tutaj raczej nic się nie zmieni, a poza tym i tak potem tego nie będę mógł zobaczyć. Wróbel, najwięcej bramek na mecz. Pulkowski, Everton, Nowak, no i kilku innych, najwięcej asyst. W czystych kątach rządzi Kotorowski. Kral ma najwięcej żółtych kartek, a czerwone Pęczak i Leszczyński rządzą. No i tutaj mogę wam pokazać progres poszczególnych piłkarzy. No delikatnie mówiąc, praktycznie nikt tutaj nie poczynił progresu, a jeśli był, to wręcz minimalny i niezauważalny. Zobaczcie Lewandowskiego, plus 1. No żałośnie to wygląda w porównaniu na przykład z taką FIFA 21, gdzie taki Lewandowski to po takim sezonie miałby pewnie plus 6, plus 5 minimum. A tutaj jak widać rozwija się bardzo powoli. Drugi mecz finałowy wygrany 2-1, co oznacza, że do mistrzostwa galaktyczni dokładają Puchar Polski. Podwójna korona, rządzimy i dzielimy, to mi się podoba. No i tutaj końcowa tabela, galaktyczni pierwsi, drugi Lech, trzecia Wisła, czwarta Legia Warszawa, piąta Odra, brawo dla nich, ostatnia Polonia Warszawa, przedostatni Ruch Chorzów. No i tutaj dostaliśmy jakieś punkty, ale nadal mamy pierwszy poziom, jeśli chodzi o menadżera. No i tutaj oczywiście zostaniemy w Polsce, żeby pozostać w obecnym klubie, mogliśmy przedłużyć kontrakt po sezonie, no i to się ceni. Ale nie chcieliby nas chyba zwalniać po takim sezonie. Pizzeria Roma, no nikt nie dostarcza tak dobrej pizzy, więc podpisujemy ponownie kontrakt. Darmowa pizza, pamiętajcie, nigdy nie jest zła, bo za darmo to uczciwa cena. No i dostajemy tutaj bonus, jako że sponsor jest z nami już od jakiegoś czasu. Lewandowski, jak widać, po sezonie się rozwinął. Pewnie pozbył się tych naszych profesjonalistów z klubu, pojechał na wakacje i od razu się rozwinął. Czyżby przy Hajcie i Świerczewskim ludzie aż tak dobrze się nie rozwijali? Kto wie, kto wie. To już pozostanie tajemnicą ekstraklasy. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to było na tyle. Chciałem wam pokazać, jak w takiej FIFA 09 tworzyło się własny klub. Wiadomo, w porównaniu z dzisiejszymi czasami wygląda to dość prymitywnie, ale jak na tamte lata, było to naprawdę fajnie zrobione. I mnie w tamtym czasie naprawdę bawiło. Lubiłem sobie stworzyć w tamtym okresie własny klub i tworzyć jego piękną historię. Tutaj może jednosezonową, ale zostaliśmy mistrzem Polski, zdobyliśmy Puchar Polski.
z hajtu w składzie. Wszystko da się osiągnąć. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!